Witam Państwa jeszcze raz serdecznie. Dzisiaj przeprowadzimy warsztaty w ramach szerszego programu Ziemianie jako sąsiedzi, kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945. Ze szczególnym uwzględnieniem dzisiaj sprawy narodowej w latach 1918-1921, ale to jest tylko jeden z takich z wątków naszego dzisiejszego spotkania. Nie będzie to klasyczny jakby wykład, tylko warsztaty, w ramach których chciałbym Państwu zaprezentować pewne możliwości badawcze, wykorzystanie materiałów, źródeł pod kątem przygotowania pracy konkursowej w ramach tego głównego projektu IPN-u. Będę posługiwał się prezentacją i w kolejnych slajdach jakby tutaj pokażę te materiały. Dobrze. Zaczniemy od analizy pewnego materiału źródłowego. Celem mojego wystąpienia jest jakby wskazanie Państwu pewnych możliwości badawczych, źródłowych, poszukania materiałów, które mogły być przydatne w opracowaniu interesującej dla Państwa i dla uczniów pracy. Niewątpliwie takimi cennymi źródłami będą archiwalia podwórskie, archiwalia rodzinne, spuścizny rodzinne, materiały administracji rządowej. Tutaj kierunek naszych poszukiwań powinien obejmować archiwa państwowe. Gdyby Państwo mieli możliwość jakby skorzystania z archiwów, z wyszukiwarek internetowych, portalu Szukaj w archiwach, proszę wykorzystać te pomoce, szukać materiałów poświęconych ziemiaństwu. Szczególnie cenne będą owe spuścizny, materiały po majątkach ziemskich. Tam możemy znaleźć interesujące materiały na temat właśnie relacji między dworem a wsią. Ewentualnie też możemy wykorzystywać takie nowe projekty zbierające informacje o tworzonych na bieżąco, udostępnianych zespołach archiwalnych. Na slajdzie tutaj Państwo widzą stronę internetową, gdzie tutaj możemy te materiały z materiałami się tymi zapoznać. Zdaję sobie sprawę, że w przypadku uczniów szkół podstawowych, czy też zwłaszcza podstawowych, dostęp do archiwów czy korzystanie z archiwów to będzie utrudnione i bez pomocy Państwa oczywiście tej bariery raczej nie będą w stanie przekroczyć, ale tutaj rolą może jest opiekuna, właśnie wsparcie, pomoc. Drugim takim miejscem, do którego warto sięgnąć, ewentualnie skonfrontować ten temat z zasobami poszczególnych jakby instytucji, to muzea. Przykładowe muzea tutaj są podane, w których realizowano pewne konkretne ziemiańskie przedsięwzięcia. To Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, również w archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej znajdziemy pewne materiały, relacje jakby osób na temat rodzin ziemiańskich, czy archiwum Muzeum Zamojskiej w Kozłówce, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, czy Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. To są tylko wybrane placówki. Moja jakby propozycja, jeżeli tutaj Państwo jesteście z różnych regionów naszego kraju, proszę poszukać, zastanowić się, czy w najbliższych muzeach okręgowych, czy w jakichś wyspecjalizowanych muzeach nie znajdują się jakieś materiały o tematyce ziemiańskiej. Czy tutaj nawet dziejów szeroko rozumianej wsi.
sięgnięcie do nieznanych, niepublikowanych, nowych materiałów, interesujących relacji na pewno będzie wielkim takim plusem dla każdej z pracy. Natomiast te podane przeze mnie wymienione muzea oczywiście dysponują własnymi stronami internetowymi i bogatym materiałem jakby takim informacyjnym na temat realizowanych projektów. Być może też tutaj gdzieś Państwo z tych okolic, gdzie te muzea się znajdą, mieszkacie, warto do nich też sięgnąć, poszukać tych informacji. Trzecim bardzo interesującym i ogólnie dostępnym typem źródeł, które możemy wykorzystać w badaniach ziemiańskich jest prasa. Na slajdzie widzą Państwo, dostrzegają Państwo pewne tytuły prasowe oraz w przypadku niektórych tylko linki do wersji cyfrowych. Większość tych czasopism, tytułów prasowych jest już dostępna online w sieci bibliotek cyfrowych, a więc nie ma potrzeby tutaj już udawania się do muzeów, do archiwów, do bibliotek. Wystarczy żmudna, spokojna kwerenda prasowa i w ramach tej kwerendy możemy odnaleźć wiele, wiele interesujących informacji na temat działalności ziemiaństwa, czy też postaw relacji ziemiaństwa w stosunku do ludności wiejskiej. No i też i tych wzajemnych relacji wiejsko-ziemiańskich. Tą pracę pogrupowałem na kilka grup, kilka kategorii. Najważniejsza z nich to będzie praca ziemiańska z takimi tytułami jak Ziemianin, Głos Ziemiański, Przegląd Ziemiański czy też Ziemianka Polska. Tytuły prasowe ziemiańskie, od Ziemianina do Przeglądu Ziemiańskiego, ukazują się generalnie na początku lat 20. W późniejszym okresie czasu ta prasa przestaje się ukazywać. No, pojawiają się problemy finansowe, ten krąg odbiorców też jest zawężony. Tutaj nie udało się przez cały okres międzywojnia, aby tutaj uruchomić kolejnych roczników prasy ziemiańskiej, ale te wspomniane tytuły pokrywają się z latami kształtowania się niepodległego państwa polskiego, zwłaszcza z tymi kluczowymi dla dalego istnienia wydarzeniami jak wojna polsko-bolszewicka, bitwa warszawska, powstania śląskie czy wcześniej walki tutaj polsko-ukraińskie. Prasa ta regularnie, systematycznie, bardzo szczegółowo informuje czytelnika o wszelkich ziemiańskich inicjatywach, działaniach, pewnych deklaracjach. Na kartach Głosu Ziemiańskiego, Przeglądu Ziemiańskiego odnajdziemy sporo informacji na temat postaw środowiska ziemiańskiego, postaw o takim charakterze ogólnym z poszczególnych dzielnic, zwłaszcza z Królestwa Polskiego. To prasa ukazywała się w Warszawie i w głównej mierze reprezentowała ten krąg ziemiaństwa byłego zaboru rosyjskiego Królestwa Polskiego. W mniejszym stopniu przynosi informacje o innych dzielnicach, o Wielkopolsce czy byłej Galicji, ale ta systematyczna kwerenda tych tytułów prasowych do 21-22 roku na pewno przyniesie Państwu informacje na temat określonych postaw, działań, deklaracji wobec sprawy narodowej. Wydawanie tych tytułów prasowych i informowanie o poszczególnych ziemiańskich inicjatywach było jedną jakby z form prezentowania tej pronarodowej, propaństwowej postawy ze strony ziemiaństwa i jakby obrony interesów ziemiańskich. Dlatego tutaj gorąco zachęcam do
zastanowienia się nad tematem i jakby dopasowania tego tematu do może tytułów prasowych. Drugą grupą prasowych publikacji to prasa rolnicza. Tutaj na uwagę zasługuje Gazeta Rolnicza, ukazująca się przez cały okres międzywojenny. Po załamaniu się tej tytułów ziemiańskich, prasowych tytułów ziemiańskich, owa Gazeta Rolnicza staje się taką głównym źródłem informacji na temat rolnictwa, większej własności ziemskiej, jak również i jakby postaw ziemiańskich. Z innych tytułów to jest Rolnik ukazujący się na obszarze byłej Galicji oraz Ziemianin, tygodnik rolniczo-przemysłowy. Proszę zwrócić uwagę na dwa tytuły mające w nazwie to słowo Ziemianin. Pierwsze to Ziemianin wydawany przez Związek Ziemian w Warszawie. Drugi Ziemianin to już jest czasopismo o takim profilu ekonomicznym, gospodarczym, rolniczo-przemysłowym wydawanym w Wielkopolsce od połowy XIX stulecia aż do wybuchu II wojny światowej, przynoszącym dość interesujące informacje na temat jakby działalności gospodarczej ziemiaństwa i różnych innych inicjatywach. Ta prasa rolnicza tutaj jest w pewien sposób geograficznie już sprofilowana. Gazeta Rolnicza koncentruje się na sprawach ogólnopolskich i dawnym Królestwie Polskim. Rolnik, była Galicja, Ziemianin, tygodnik rolniczo-przemysłowy, dawny zabór pruski. Kolejnym nurtem to prasa polityczna związana ze środowiskiem ziemiańskim, jak Głos Rolnika czy Prawo Rolnika. To są pewne inicjatywy środowisk ziemiańskich, o których jeszcze tutaj pora będzie powiedzieć. No, prasa ogólnoinformacyjna o profilu konserwatywnym, jak Czas, czy Dziennik Poznański, Dziennik Powszechny, Gazeta Powszechna. Te tytuły prasowe też Państwo znajdziecie w internecie. Natomiast, żeby odnaleźć informacje o ziemiańskich inicjatywach i postawach, jest jakby wymagana jednak żmudna kwerenda, czy dopasowanie tej kwerendy do pewnych przedziałów czasowych. To w dalszej naszej prezentacji to będzie jakby ukazane, wskazane właśnie na przykładzie tych postaw narodowych. I nie należy też zapominać o prasie lokalnej. O prasie lokalnej, ale tutaj jest szereg tytułów w poszczególnych dzielnicach. To już należy dopasować do jakby regionalnych naszych potrzeb, czy też wymagań. Następnym typem źródeł, do których należy sięgnąć i wykorzystać, aby przygotować jakąś interesującą tutaj pracę na temat ziemiaństwa, to publicystyka. W okresie międzywojennym środowisko ziemiańskie starało się dotrzeć zarówno do swojej warstwy, jak również do kręgu jakby odbiorców spoza środowiska dworów i pałaców. No, toczyła się też pewna ostra dyskusja na temat przeszłości, teraźniejszości, przyszłości warstwy ziemiańskiej, toczona przez środowisko ziemiańskie i jego społecznych, politycznych przeciwników. Tutaj ta publicystyka jest dość szeroka, rozbudowana. Należy jakby te nasze poszukiwania chyba zawęzić do określonych postaci, liderów, przywódców środowiska ziemiańskiego. Takim przykładem, który chciałbym Państwu pokazać, to Tadeusz Łubieński, o którym jeszcze będziemy później rozmawiać. Parę słów może wyjaśnienia. Właściciel majątku ziemskiego Zasów na Lubelszczyźnie. Człowiek, który starał się w okresie międzywojennym to środowisko ziemiańskie w pewien sposób zorganizować w pewne struktury w połączeniu również ze współpracą z ludnością wiejską. W latach 20. powołał Związek Zawodowy Rolników.
zaangażowany był w działalność polityczną takiego stronnictwa katolicko-ludowego, był redaktorem czasopisma Lud Katolicki, ale na latach 20. jakby z tym nurtem takim katolickim zerwał, starał się pójść w kierunku działań solidarystycznych, chłopsko-ziemiańskich. Jest więc przykładem ziemianina, hrabiego, który stara się jakby połączyć interesy małych rolników, czyli chłopów, wielkich rolników, czyli ziemian, w jeden wielki wspólny front jakby obrony interesów rolnictwa, większej i małej własności ziemskiej. I w portalu internetowym Biblioteki Narodowej Polona znajdziemy szereg publikacji właśnie Tadeusza Łubieńskiego, jak choćby tutaj list otwarty do polskiego chłopa. Wydaje mi się, że jest to postać warta jakby zainteresowania. Być może ktoś z Państwa byłby chętny przygotować pracę właśnie poświęconą programowi, działalności czy publicystyce wspomnianego już Tadeusza Łubieńskiego. Kolejnym typem źródeł to są pamiętniki. W ostatnich dekadach, latach mamy szereg różnego rodzaju publikacji pamiętnikarskich, edycji pamiętników ziemiańskich. Źródła cenne, interesujące, może i też i ogólnodostępne. Warto do nich sięgać. I ostatni z typów źródeł to źródła wywołane z zakresu historii mówionej. No, środowisko ziemiańskie już jakby jest trudne do analizy, do przeprowadzania wywiadów. Takie projekty były realizowane w środowisku naukowym lubelskim w ramach takiego projektu o ziemiaństwie na Lubelszczyźnie, w ramach takiego portalu internetowego projektu Teatr NN Brama Grodzka. Znajdziecie Państwo nagrania, wywiady, relacje i samych ziemian, potomków ziemian, czy osób związanych z środowiskiem ziemiańskim. Informacje również o charakterze ikonograficznym, historię poszczególnych majątków, dworów i pałaców. Warto do nich sięgnąć, skonfrontować z innymi materiałami, czy też na portalu Audio Historia. Wystarczy wprowadzić jedno słowo, ziemiaństwo, czy też ziemianie, też znajdziemy nagrania tutaj rejestrowane przez Dom Spotkań z Historią. Można się z nim skontaktować, następnie jakby zapytać o możliwość jakby skorzystania z tychże nagrań. To są pewne utrwalone już na nośnikach nagrania, rozmowy. Może uda się Państwu też znaleźć osoby, które pamiętają jakieś dwory, pałace, rodziny ziemiańskie. Może warto przeprowadzić z nimi rozmowy, z takimi osobami, nagrać te rozmowy, opracować. Byłoby też to chyba i cenne, interesujące. No, oczywiście kluczowa sprawa, kwestia, problem to dotarcie do tychże osób, czy też rodzin, czy też potomków, ale no, jak mówię, być może tutaj gdzieś w Państwa środowisku też takie istnieją możliwości. Pora omówić jakby stan badań, czy literaturę, która będzie dla nas pomocna tutaj, będzie takim punktem wyjścia może do dalszych poszukiwań. Myślę, że też od literatury warto zacząć pewne poszukiwania, zastanowić się nad pewnymi pomysłami, nad tą pracą. Literatura na temat ziemiaństwa w okresie międzywojennym jest bardzo szeroka, rozbudowana. Obejmuje zarówno opracowania o charakterze syntetycznym, całościowo obejmującym to środowisko większej własności ziemskiej, jak
praca Wojciecha Roszkowskiego, gospodarczej roli większej własności ziemskiej, czy też prace poświęcone historii ziemiaństwa w poszczególnych województwach, czy też dzielnicach w województwie kieleckim, na Lubelszczyźnie, na Mazowszu. Część tych opracowań jest już dostępna online, jak właśnie ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Część jest na pewno dostępna w bibliotekach. Zalecam tutaj zgromadzenie pewnej literatury ziemiańskiej, oczytanie się, sprawdzenie bibliografii, przypisów, pewnych odnośników. Być może tutaj nakierują Państwo na dalsze poszukiwania. Będą jakby szansą też dla sformułowania jakiegoś tematu, czy też jakby skonfrontowania zebranych materiałów z tym ogólnym stanem wiedzy. Oprócz tego mamy szereg publikacji takich przyczynkarskich, artykułów, relacji, wspomnień, edycji, źródeł w publikacjach zbiorowych. Ale to są takie publikacje tutaj wymienione, może być nie tyle fundamentalne, co jakby traktujące tą tematykę z szerszej perspektywy i chronologicznie, i geograficznie. Zamykamy więc tą część pierwszą, taką warsztatową, metodologiczną. Przechodzimy do części właściwej, merytorycznej, czyli o tutaj relacjach ziemiańsko-chłopskich w okresie międzywojennym. Mówimy o tutaj dwóch składnikach tej społeczności wiejskiej, o dworze, pałacu i wsi. Na te relacje wpływ miały pewne uwarunkowania. To są jakby przede wszystkim dwie wojny światowe. Rozpoczynająca naszą epokę pierwsza wojna i kończąca ją druga wojna światowa. No, nie trzeba tutaj przypominać, jakie okoliczności towarzyszą jakby działaniom wojennym, czy ogólnie tym wielkim konfliktom na ziemiach polskich. Jest to sytuacja dramatyczna zarówno dla społeczności chłopskiej, jak i wiejskiej. Front, działania wojenne prowadzą do zniszczenia tej infrastruktury gospodarczej, strat osobowych. No, grożą tak naprawdę likwidacji większej własności ziemskiej. Jeżeli większa własność przetrwa pierwszą wojnę światową, to już tej drugiej nie jest w stanie przetrzymać, czy też późniejszej reformy rolnej. Po pierwszej wojnie światowej i wieś, i dwór przechodzi proces likwidacji skutków wojny i odbudowy. Proces czasochłonny, kosztowny, no, wymagający nakładów finansowych, pracy, w pewien sposób zaburzający te dotychczasowe, w miarę spójne relacje. Główny wysiłek środowisko ziemiańskie musi położyć tutaj na odbudowę swoich majątków i jakby zderzenie się też z trudną sytuacją ekonomiczną okresu międzywojennego. Musimy pamiętać, ten okres 1918-39 dla rolnictwa, zwłaszcza w dobie wielkiego kryzysu gospodarczego, jest czasem trudnym, wymagającym pewnych finansowych wyrzeczeń, niosący trudności, problemy ekonomiczne. W tym krótkim okresie 20 lat tak naprawdę mamy tylko kilka lat dobrej koniunktury, około 1000 lat, 1926-29, dobrej koniunktury dla rolnictwa. Więc te problemy ekonomiczne, trudności ekonomiczne w pewien sposób przenoszą się na program społeczny ziemiaństwa. Nie każdego stać na inicjatywy społeczne, działania na rzecz społeczeństwa. Liczy się tutaj troska, najważniejsza jest troska o rodzinny majątek.
sytuacja społeczna tego okresu również nie sprzyjała tym dobrosąsiedzkim relacjom między dworem i wsią. Wieś domaga się przeprowadzenia radykalnych reform rolnych, reform społecznych, przymusowej parcelacji, większej własności ziemskiej. Ten proces parcelacji następuje dwukierunkowo. Pierwszy kierunek to jest ta parcelacja dobrowolna, oddolna, realizowana przez samych ziemian. Drugi kierunek to jest parcelacja odgórna, państwowa, narzucona przepisami, ustawami, zwłaszcza ustawą z 1920 roku i późniejszą z 1925 roku. Wieś boryka się jeszcze z nierozwiązanymi uwłaszczeniowymi problemami, jak serwituty. Problem ten rzutuje na relacje wieś, zwłaszcza w Królestwie Polskim. Te czynniki, te uwarunkowania, ta ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza i polityczna II Rzeczpospolitej wpływała na postawy ziemian o chłopach. Nas interesuje środowisko ziemiańskie, inicjatywy tego środowiska właśnie ukierunkowane na społeczność wiejską. Pora więc jakby omówić, co myśleli ziemianie o chłopach, jakie były ich opinie, jaki był stosunek do ludności wiejskiej. Publicystyka ziemiańska w chłopach widziała przede wszystkim tych promotorów, zwolenników, obrońców reformy rolnej, wadliwej w rozumieniu ziemiaństwa, błędnej, niekorzystnej zarówno dla większej własności ziemskiej, jak i też dla rolnictwa, czy ogólnej sytuacji gospodarczej państwa, reformy rolnej. W chłopach widziano tych, którzy domagają się ziemi, chcą tej ziemi za wszelką cenę. Widzą tutaj najprostsze rozwiązanie w zabraniu ziemi komu? Sąsiadowi. Komu? Ziemianinowi, właścicielowi ziemskiemu. Ziemianie przekonywali, że chłopi wierzyli, że ziemi jest pod dostatkiem, że ziemi wystarczy dla wszystkich. Ta ziemia jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli rozparceluje się sąsiedni majątek ziemski, ziemia będzie kupiona przez chłopów. W ten sposób rozwiążą swoje ekonomiczne problemy. W chłopach widziano zaplecze dla ruchu ludowego. Okres międzywojnia to czas jakby funkcjonowania działalności masowych partii, ruchów politycznych, w tym również bazujących na wiejskim elektoracie. Silne wpływy mamy wielu stronnictw chłopskich na wsi, od umiarkowanego, ale dla ziemiaństwa PSL Piast, o którym tutaj chcę powiedzieć, nie był jednak umiarkowany, po PSL Wyzwolenie czy Stronnictwo Chłopskie. Dostrzegano tutaj w chłopach zaplecze dla tego ruchu ludowego. Krytykowano w ziemiańskiej prasie, publicystyce, wypowiedziach, działalność środowiska liderów ruchu chłopskiego. Nie widziano w nich takich autentycznych chłopskich przywódców, nawet nie widziano w nich chłopów, ale tutaj inteligentów chłopskiego pochodzenia, no, starających się wykorzystać tą chłopską niechęć do większej własności ziemskiej, czy chłopskie pragnienie ziemi do realizacji tutaj politycznych celów. No i zderzają się dwie jakby wizje ruchu ludowego, dwie wizje jakby liderów czy przywódców ruchu ludowego. Mamy z jednej strony tą ziemiańską wizję, opinię, oceny o czy samego Wincentego Witosa, czy Władysława Kiernika, który był wyjątkowo nielubiany w środowisku ziemiańskim jako szef Głównego Urzędu Ziemskiego, odpowiedzialny za przeprowadzanie reformy rolnej.
Witos jest bohaterem wsi, przywódcą ruchu chłopskiego, no, osobą, która stanęła na czele rządu w tym trudnym okresie czasów wojny polsko-bolszewickiej, bitwy warszawskiej. Z kolei środowisko ziemiańskie widziało tutaj w tychże politykach nie tyle bohaterów, mężów stanu, ale pragmatyków, doktrynerów, polityków, którzy te sprawy ideowe gdzieś odkładali na plan dalszy, dążąc do zdobycia władzy, utrzymania władzy, czy tutaj zdobycia poparcia w środowisku wiejskim. Wbrew pozorom lepiej środowisko ziemiańskie oceniało ten radykalniejszy, lewicowy odłam ruchu ludowego, jak PSL Wyzwolenie, ponieważ tutaj widziano w tym środowisku jakby pewnych ludzi o ideach, realizujących określone idee, ideowych, tak? Oczywiście krytycznie ocenianych przez środowisko ziemiańskie, ale jakby starających się bronić, realizować te swoje pomysły. W środowisku PSL Piast, Witosowców widziano jedynie takich doktrynerów, polityków, którzy doskonale się jakby czują w tej walce wyborczej, w walkach o wpływy w Sejmie, w walkach o wpływy jakby tutaj w terenie, ale gdzieś oddalonych od jakichś większych, głębszych idei. W ruchu ludowym widziano zagrożenie. No, ruch ludowy opierał się na wpływach chłopskich. Ziemiaństwo było przekonane, że chłopi nie będą w stanie jakby zerwać z takim programem, z takimi poglądami, że tylko chłop będzie, jest, może reprezentować ich interesy. Wskazywano, że w środowisku robotniczym pojawiają się liderzy, którzy jakby z tego środowiska wywodzą się, ale nie mają wiele wspólnego. Jakby stanowo, klasowo odbiegają od tutaj robotniczego zaplecza. Chłop oceniano jako wyborców, którzy będą w stanie tylko głosować, wybierać swoich przedstawicieli, wywodzących się ze wsi, wywodzących się z warstwy chłopskiej, a nigdy nie przyjmą jakby postawy, programu, jakby głosowania, wybierania czy porozumienia z warstwą ziemiańską, która pod względem jakby stosunku do ziemi, państwa czy kwestii religii wyrażała podobne stanowiska, podobne poglądy. Ziemianie by byli przekonani, że chłopi kierują się motywami społecznymi, klasowymi, a nie pewnymi ideowymi. Gdyby kierowali się względami ideowymi, pewnym programem, byliby w stanie zaaprobować ziemiańskie kandydatury, czy szukać porozumienia z ruchami konserwatywnymi, czy nawet monarchistycznymi. Chłopów oceniano dość krytycznie. Wskazywano, że jakby ich aspiracje ograniczają się jedynie do powiększenia gospodarstwa czy zakupu nowego gospodarstwa, że chłopi nie mają większych aspiracji, nie starają się wyrwać środowiska wiejskiego, czy też jakby przejść tutaj tą drogę jakiejś kariery zawodowej, czy przejść w środowisko inteligencji.
Ziemianie byli przekonani, że jakby aspiracje chłopskie kończą się na wsi i na powiększeniu ziemi, tutaj areału, powiększeniu ziemi, co może się odbyć jedynie kosztem sąsiadów, czyli tejże większej własności ziemskiej. To przeludnienie agrarne, będące tym jednym z najważniejszych problemów społeczno-gospodarczych II Rzeczpospolitej, miało właśnie wynikać z tych ograniczonych aspiracji środowiska chłopskiego. W związku z tym publicystyka ziemiańska jakby z jednej strony kreowała obraz chłopa pragmatycznego, realistycznego, nawet chłopa takiego myślącego jedynie w sposób taki materialny, tak, ograniczającego swoje potrzeby do spraw ekonomicznych, majątkowych, ograniczonych aspiracjach, w pewien sposób i politycznie, kulturalnie zacofanego. Taka wieś, taki chłop by nie był partnerem do wspólnych działań, wspólnych inicjatyw. Taki chłop był, można powiedzieć, przeciwnikiem, rywalem tutaj na wsi, rywalem w stosunku do ziemiaństwa. I druga opinia to chłop jest konserwatywny politycznie, konserwatywny w sprawach społecznych, ekonomicznych. Ten konserwatyzm jakby z jednej strony chronił wieś przed pewnym radykalizmem politycznym, społecznym, czy pewnymi prądami, które w latach 18-21 docierają tutaj na wieś ze wschodu. O, powszechnie jakby tutaj możemy je określić jako te poglądy bolszewickie. Również te określenia bolszewizm, zagrożenie bolszewickie, przymiotniki bolszewicki, czy określenia ktoś jest bolszewikiem, szeroko w tej publicystyce ziemiańskiej, czy w tym debacie publicznej były obecne. Wszyscy ci, którzy w pewien sposób ten program radykalny chcieli realizować, byli określani jako bolszewicy. A więc ten konserwatyzm chronił wieś przed tymi radykalnymi poglądami i był dla środowiska ziemiańskiego jakąś nadzieją na współpracę. Wskazywano, że w Małopolsce tutaj mają wpływy środowiska konserwatywne, w Królestwie Polskim nawet i poglądy monarchistyczne docierały na wieś. A więc ten chłop konserwatywny jest jakby takim partnerem, czy może być partnerem do wspólnych działań. Właśnie bo ten konserwatyzm społeczny, może i ekonomiczny, polityczny mógł połączyć i wieś, i dwór. Ale znowu na przeszkodzie w tej połączeniu, przekonują ziemianie, stały poglądy, opinie, przekonania samych chłopów, że teraz chłopi powinni kierować tutaj nie tylko tutaj swoim losem, nie tylko tutaj wpływać na wieś, ale współuczestniczyć, czy też jakby kreować politykę w skali całego państwa. Ziemianie przekonywali, czy wierzyli, że już minęły czasy, kiedy chłopi, słyszę siebie, jest dobrze, kiedy chłopi mogli być kierowani, mamy tu, dobrze, już chyba, może zrobimy przerwę, bo... Okej, może pan mówić. Mogę już mówić. Bezpośrednio, dobrze. Dobrze, czyli możemy już wrócić tak do były jakieś problemy techniczne do naszych rozważań. A więc już w okresie międzywojennym minęły czasy, kiedy chłopi mogli szukać liderów, przywódców spoza środowiska ziemiańskiego. No, wierzyli, że już
nie muszą być kierowani, sami powinni już jakby nawet wziąć odpowiedzialność za losy państwa. No, przykładem jest oczywiście kariera Wincentego Witosa, o którym już mówiliśmy, i jego premierostwo w 1920 roku. No i tutaj doszło do takiej interesującej sytuacji, kiedy to premier Wincenty Witos przyjeżdża do Małopolski, do Krakowa z taką podróżą inspekcyjną i jest witany przez hrabiego Adama Stadnickiego, lidera środowiska ziemiańskiego, prezesa Zjednoczenia Ziemian. No i tutaj tenże nasz Stadnicki no, musi witać Wincentego Witosa jako premiera, prawda? Choć tutaj ich drogi polityczne czy poglądy no, gdzieś bardzo się różniły. No, pamiętajmy, że to środowisko galicyjskich jakby chłopów już tą szkołę politycznej edukacji przeszło w okresie galicyjskim. Ale Stadnicki wita tutaj serdecznie Wincentego Witosa, ale też pozwala sobie na taką drobną uszczypliwość, że no tutaj w prezesie Rady Ministrów jakby dostrzec można wreszcie te przemiany wsi galicyjskiej, wsi polskiej, że wreszcie może chłop polski dojrzał do bycia Polakiem, czy jakby dojrzał do wzięcia odpowiedzialności za sprawę narodową. Także no, chłop potęgą jest i basta, można by pomyśleć w tej sytuacji tutaj. No, było to trudne do przełknięcia dla środowiska ziemiańskiego, to premierostwo Witosa. Mimo więc tych wielu przeciwności, prawda, tych trudnych relacji i no, negatywnych opinii środowiska ziemiańskiego o ludności chłopskiej, ziemianie mieli nadzieję na podjęcie współpracy na dwóch forach. Na forum rolniczym, ekonomicznym, zawodowym, a więc forum łączącym interesy małych i wielkich rolników. Jest takie forum ekonomiczne, gdzie na bok należy odłożyć pewne zaszłości, przeszłość, jakąś pańszczyźnianą, czy też no, te bieżące konflikty i problemy, tak? A jednak połączyć siły w obronie wspólnych interesów rolników lub na forum takim konserwatywnym, zachowawczym. No, są dwa środowiska, przekonują konserwatyści, ziemiańscy konserwatyści, właśnie takie zachowawcze i konserwatywne. To wieś, chłopi i dwór, czyli ziemianie. Pojawia się więc tutaj program współpracy, współdziałania, oddziaływania ziemian, dworu na wieś. Ten program, czy te postawy, możemy mówić o dwóch jakby postawach środowiska ziemiańskiego. O programie tutaj to za chwilę jeszcze przejdziemy, tu dwóch postawach. Pierwsza postawa to jest jednak postawa ziemian biernych, apatycznych, może niechętnych do współpracy z chłopami, niechętnych do wszelkiego rodzaju inicjatyw na rzecz wsi, czy wspólnie z wsią. Z czego ta apatia mogła wynikać? Z ogólnej sytuacji, z poczucia jakby pewnego zagrożenia, z problemów ekonomicznych, ale i też oczywiście z poczucia pewnej społecznej, historycznej no, wyższości. Tak? I druga postawa to jest postawa współdziałania, współpracy, zaangażowania się, aktywności na rzecz jakby wsi, czy generalnie interesów rolnictwa. Płaszczyzny wspólnych działań, płaszczyzny jakby porozumienia, czy płaszczyzny relacji, tak nie tyle może no, porozumienia, ale tu dobrowolna parcelacja, umowy mogą być formą tejże współpracy. Te trzy najważniejsze płaszczyzny to jest parcelacja, dobrowolna parcelacja majątków ziemskich i
tutaj współdziałanie z ludnością chłopską, działalność gospodarcza ziemian i działalność społeczna. No te płaszczyzny, te formy jakby współpracy no, były zdefiniowane przez historię i no, współczesne czasów międzywojnia relacje. Z jednej strony więc możemy mówić o pewnym współistnieniu, tak? Ale jakby współistnieniu bez współpracy, funkcjonowaniu obok siebie, ale bez jakby wzajemnych relacji. I druga możliwość i taka historyczna to jest życie ze sobą, współpraca, współdziałanie. I ziemianie w tych działaniach na rzecz wsi czy w funkcjonowaniu w szeroko rozumianej społeczności wiejskiej mogli występować w dwóch rolach. W pierwszej jako właściciele ziemscy i tutaj jako właściciele ziemscy z jednej strony mogli stać się liderami takich ekonomicznych przeobrażeń, albo też mogli stać się tutaj no, celem może tutaj tych chłopskich zakusów o ziemię, celem działań parcelacyjnych. I druga rola ziemian to ziemian jako inteligencja wiejska, osoby mające kontakt z kulturą narodową, współtworzące tą kulturę narodową, osoby będące odbiorcą jakby dorobku kultury narodowej i ziemianie jakby w tym zakresie mogli być takim transformatorem, nośnikiem tejże kultury narodowej właśnie na wieś. No to za pośrednictwem czy czytelni ludowych, czy amatorskich teatrów, to jeszcze te przykłady pojawią się później. Te poglądy, te postawy na temat ziemiańskiego jakby etosu, programu działania też zostały zawarte w takiej broszurze Zarys Programu Społecznego Ziemiaństwa, wydane już w schyłkowej fazie, no, w 1939 roku, to już w końcowej fazie II Rzeczpospolitej. Ten program jakby ukazuje te ówczesne, tuż przed wybuchem II wojny światowej, realia II Rzeczpospolitej. W tym programie zawarto aby pewien program działania na rzecz wsi. Obejmował on współpracę z Kościołem katolickim, zaangażowanie w akcję katolicką, współpracę z wojskiem, no, wzmacnianie nowego potencjału obronnego II Rzeczpospolitej, współdziałanie z środowiskiem chłopskim w ramach samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, czy zwalczanie wszelkiego rodzaju poglądów radykalnych, tu już też określanych tym mianem bolszewizmu. Ale to był taki program sformułowany już w ostatniej fazie okresu międzywojnia, ale tutaj i prasa, publicystyka, pewne manifesty, deklaracje, statuty organizacji ziemiańskiej też jasno jakby wskazywały, jaki może być cel tej współpracy, cel działania ziemian. Jaki to był cel, jakie to były możliwości, jakie to były fronty tego wzajemnego współdziałania, współpracy. Trzy były więc tutaj płaszczyzny. Gospodarczy, to jest jakby kwestia podniesienia generalnie poziomu rolnictwa w okresie międzywojnia. Front współpracy zawodowy. Połączenie interesów producentów rolnych bez rozróżnienia, czy ktoś był ziemianinem, czy chłopem, tak? I politycznych. No, idea stworzenia pewnej partii politycznej, która by no, mogła naruszyć tą hegemonię stronic chłopskich, ruchu ludowego na wsi. Na czym mógł polegać ten front gospodarczy? To są pewne rozważania teoretyczne, pewien program ziemiański,
który no, w praktyce mógł być, częściowo był realizowany. Ten front gospodarczy to jest jakby kreowanie takiej koncepcji prawdziwej reformy rolnej, prawdziwej reformy rolnej. Ziemianie ubolewali, że wszelkie zmiany ustroju rolnego były określane jednym słowem reforma. Reforma, poprawa, naprawa, polepszenie, zmiana na lepsze, likwidacja czegoś, co było gorsze. No tutaj to słowo reforma budziło negatywne, bardzo takie krytyczne uwagi środowiska ziemiańskiego, które przekonywało, że no, przymusowa parcelacja nie oznacza czegoś, przeprowadzenie czegoś w lepszym kierunku. Zalecano więc parcelację dobrowolną, która w opinii środowiska ziemiańskiego nie prowadziła do antagonizmów. Te antagonizmy były jakby, jak już tutaj no, wspominaliśmy, sztucznie kreowane bądź przez liderów partii politycznych, prawda, w ziemiaństwie tutaj ziemiaństwo kreowane jakiegoś społecznego, ekonomicznego wroga, przeciwnika wsi. Wskazywano, że ziemi jest pod dostatkiem i w ramach dobrowolnej parcelacji, w ramach takiej współpracy chłopsko-ziemiańskiej ten program prawdziwej reformy może być realizowany. Bez jakby narzuconych odgórnie limitów, ustaw, pewnego przymusu czy no, naruszania pewnych takich zasad jakby życia społecznego, jak nienaruszalność własności prywatnej. Kolejnym punktem to naprawa ustroju rolnego. Chodziło tutaj o powiększenie gospodarstw chłopskich do takiego poziomu, aby mogły być samowystarczalne, czy w pewien sposób mogące nadwyżki swojej produkcji rolnej kierować na rynki, komasacja gruntów, melioracja, czy tutaj wprowadzenie, czy kształtowanie takich postaw o niepodzielności gruntów chłopskich. No i działania na rzecz rozwoju wzrostu gospodarczego, intensyfikacji produkcji rolnej, wprowadzaniu nawozów sztucznych, wysokogatunkowych roślin, zboża zasiewowego, ziemniaków, rozwoju hodowli, likwidacji przeludnienia wsi, ale za pośrednictwem rozwoju przemysłowego czy też urbanizacji. Szczegółowe jakby zasady takiej prawdziwej, rzetelnej reformy rolnej no, wyłuszczył nam Jerzy Turnał tutaj na łamach czasu. To jeden z wielu takich przykładów ówczesnej publicystyki ziemiańskiej. Ten artykuł jest jakby odpowiedzią na tutaj tezy postawione przez profesora Franciszka Bujaka, tezy dotyczące jakby reformy, zmiany ustroju rolnego. Ta lista tych punktów jakby prawdziwej reformy rolnej, lista stworzona, opracowana przez Turnała, jakby pokazuje nam, w jakim kierunku w rozumieniu ziemian powinny pójść zmiany społeczno-gospodarcze w kraju i w jakim kierunku mogła pójść współpraca ziemiańsko-chłopska, bo bez tego współdziałania trudno byłoby tutaj pewne reformy realizować. A więc tutaj pewną jakby miał na myśli pomoc państwa na rzecz rolnictwa, tworzenie szkół rolniczych, pewnych instytucji jakby doświadczalnych, uregulowanie emigracji, czy też ograniczenie, czy tutaj tej przymusowej reformy, czy wprowadzenie takiej, promowanie tej reformy, czy tej parcelacji dobrowolnej, scalania, melioracja, więc pewne inicjatywy, które na szczeblu gminnym, lokalnym mogą być wspólnie prowadzone przez chłopów, wieś i środowisko ziemiańskie. Front zawodowy obejmował stworzenie pewnych instytucji mogących być taką platformą, instytucjami
mogącym reprezentować interesy większej i małej własności ziemskiej. Chodziło o stworzenie jakby wspólnych inicjatyw, nie tylko chłopskich, nie tylko ziemiańskich, ale właśnie ogólnorolniczych. Pojawiły się dwa takie duże przedsięwzięcia i projekty, które przynajmniej przez kilka lat w pewien sposób gdzieś oddziaływały na oba środowiska. W Wielkopolsce w 1919 roku powstało Zjednoczenie Producentów Rolnych. Była to instytucja łącząca większą własność ziemską i kółka rolnicze. I z inicjatywy właśnie wspomnianego już Tadeusza Łubieńskiego powstał Związek Zawodowy Rolników. No, tutaj w literaturze znajdziemy różne daty na temat jego powstania, ale generalnie to jest okres kilku zaledwie lat istnienia. Jesteśmy przy froncie zawodowym, czyli stworzeniu pewnej zawodowej reprezentacji rolników, ziemian i chłopów. Dwie inicjatywy warte są tutaj przypomnienia. Zjednoczenie Producentów Rolnych funkcjonujące w Wielkopolsce i Związek Zawodowy Rolników działający w województwie krakowskim, lwowskim, stanisławowskim, również w części dawnego Królestwa Polskiego. Jest to inicjatywa Tadeusza Łubieńskiego. Związek Zawodowy Rolników czy Zjednoczenie Producentów Rolnych miało łączyć zarówno właścicieli większej własności ziemskiej, chłopów, towarzystwa rolnicze, zwłaszcza tego szczebla okręgowego, kółka rolnicze, właściwie rzecz biorąc, równolegle miały ze sobą współpracować, działać struktury towarzystw rolniczych i właśnie tego Związku Zawodowego Rolników. Planowano zakładać domy ludowe, jakieś czytelnie, wspólnie działać na rzecz pozyskiwania kredytów dla rolnictwa i stworzyć pewną namiastkę jakiejś reprezentacji politycznej, startować nawet w wyborach politycznych. W wyborach 28 roku tutaj Łubieński startował, ale bez większego powodzenia. Miała to być, ten związek zawodowy miał być z założenia apolityczny, ale tutaj nie było to możliwe bez, taki program nie był możliwy do realizacji. Łubieński ustąpił na rzecz jakby przyjmowania przedstawicieli polityków, działaczy politycznych, ale o takich poglądach konserwatywnych, gdzie tam takie wpadały sformułowania, a więc odrzucano tych, którzy jakby negowali pozycję Kościoła rzymskokatolickiego, czy też tutaj negowali jakby nienaruszalność prywatnej własności, własności ziemskiej. Związek Zawodowy Rolników był tą inicjatywą, która przez te lata 26-28 odniósł pewne sukcesy. Powstało około 170 oddziałów, członków było około kilkudziesięciu tysięcy osób. Nawiązano współpracę ze Stronnictwem Prawicy Narodowej, takim konserwatywnym, krakowskim, małopolskim stronnictwem, które finansowo wspierało działalność Łubieńskiego. Ale tutaj w żaden sposób nie był w stanie Łubieński przełamać, prawda, ten jakby wpływy partii chłopskich na wsi, no i oczywiście tutaj wpływów politycznych obozu pomajowego w drugiej Rzeczpospolitej. Zjednoczenie Producentów Rolnych z kolei było instytucją, która miała bronić jakby ekonomicznych interesów rolników w kwestiach właśnie dostarczania żywności na rynki miejskie, w kwestiach bronić interesów w sprawach podatkowych, pozyskiwania kredytów, promowania nowoczesnego rolnictwa.
raczej tutaj akcentowano tutaj program gospodarczy, a nie społeczno-polityczny. Kolejną jakby tutaj formą takiej zawodowej współpracy był samorząd rolniczy. Samorząd rolniczy przed I wojną światową funkcjonował jedynie w zaborze pruskim, ale to były izby rolnicze niemieckie. W okresie międzywojnia dopiero w latach 30. wprowadzono w całym kraju izby rolnicze. Funkcjonowały one przez kilka ostatnich lat II Rzeczpospolitej. Członkowie izb pochodzili z wyborów i nominacji. I tutaj przedstawicielami byli zarówno, czy w skład izb rolniczych chodzili zarówno ziemianie, jak i ludność chłopska. No i ostatnią taką płaszczyzną porozumienia były towarzystwa rolnicze. Ich sytuacja w okresie międzywojennym uległa diametralnej zmianie, jeśli chodzi o ster, kierownictwo. Jeśli przed I wojną światową towarzystwa rolnicze były zdominowane, jakby jeśli chodzi o kierownictwo, zarówno w strukturach centralnych, jak i okręgowych, przez środowiska ziemiańskie czy duchowieństwo, w okresie międzywojennym zostały przejęte przez działaczy chłopskich. Środowisko ziemiańskie jakby wycofuje się z tego typu towarzystw, działa, ale nie przejmuje, jakby nie ma nad nimi takiej pełnej kontroli. Celem tutaj było przede wszystkim podniesienie poziomu rolnictwa. To jest kwestia od nawożenia po nowoczesne jakby uprawy. Zorganizowanie takiej wymiany handlowej między wsią a miastem, no i reprezentowanie interesów ziemian, chłopów na forum jakby politycznym, generalnie politycznym. Drugim takim frontem, trzecim frontem będzie front polityczny. Ten front polityczny przyjmuje dwie formy. Pierwsza to jest idea stronnictwa rolniczego, druga idea stronnictwa konserwatywnego. My skupimy się na stronnictwie rolniczym. Jest to ciekawy pomysł, który wyszedł z Wielkopolski w 1920 roku, kiedy pojawiła się taka partia polityczna, która w 1922 przyjęła nazwę Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Rolniczego. Wcześniej to funkcjonowało pod nazwą Chrześcijańskiego Stronnictwa Rolniczego. Była to partia polityczna, która miała na celu zintegrowanie działalności obrony interesów i chłopów, i ziemian. Partia ta miała przełamać jakby wpływy ruchu ludowego w środowisku chłopskim i ruchu konserwatywnego endecji w środowisku ziemiańskim. Wydawała własne czasopismo Głos Rolnika. Odniosła sukces w 1922 roku. W porozumieniu z endecją wprowadziła swoich przedstawicieli do parlamentu i to było jedyne stronnictwo, które wprowadziło ziemiańskich kandydatów do Sejmu, głosząc jednak program jakby integracji politycznej i wsi, i dworu. Jeśli chodzi o taki program ogólnopolityczny, regulowały to takie pisma ulotne, statuty, okólniki, czy też artykuły w czasopiśmie. Był to program konserwatywny, postulujący na przykład państwo z silną pozycją kościoła, ze szkolnictwem państwowym i wyznaniowym, oczywiście przy ochronie interesów innych wyznań, wskazujący na wzmocnienie pozycji Senatu i też tutaj ważne miejsce w tym programie zajmował samorząd terytorialny. Jeśli chodzi o program rolniczy czy społeczno-rolniczy, to tutaj w kwestii reformy rolnej
opowiadano się za dobrowolną parcelacją. Tutaj mamy te dokumenty, ale kilka tutaj takich stron, pierwszych stron głosu rolnika. Te tytuły jakby pokazują nam już, w jakim kierunku jakby szły pewne inicjatywy, działania tutaj tego środowiska. Więc inicjatorami tejże partii Stronnictwa Narodowo-Chrześcijańskiego Stronnictwa Rolniczego byli ziemianie wielkopolscy. Adresatem jakby działań politycznych byli włościanie, bracia włościanie, lud polski, rolnicy. W tych artykułach znajdziemy takie informacje, jakby takie stwierdzenia, że i chłopi, i ziemianie mają wspólne interesy. Że do tej pory jakby odpowiedzialność za losy narodu i ojczyzny spoczywała na barkach jakby z tych większych rolników, na barkach ziemian. Pora, aby tutaj włączyć tutaj tą pracę na rzecz państwa we współpracy z ziemianami właśnie tutaj tych młodszych braci od pługa, czyli tutaj włościan rolników. Wskazywano, że jednak tutaj Druga Rzeczpospolita, czy jakby nasze państwo zawsze miało tutaj jednak ekonomiczne podstawy w rolnictwie, że należy bronić tych interesów jakby rolników, rolnictwa. Partia ta działała do 1928 roku, kiedy w wyniku rozłamów rozpadła się. Powodem rozłamu był stosunek do obozu sanacyjnego i tutaj Piłsudskiego. Część jakby działaczy opowiadała się za jakby poparciem tego obozu, jakby pójście na kompromis, na współpracę z nowymi władzami. Silne wpływy miała w Wielkopolsce, stopniowo rozszerzając to na pozostałe zabory. To były pewne ogólne sformułowania jakby dotyczące ziemiańskiego programu na rzecz wsi. Pora jakby przejść do pewnych przykładów, przejawu właśnie tej aktywności już tutaj, aktywności w terenie. W okresie międzywojennym, mimo jednak takiego dość rozbudowanego programu, pewnej aktywności prasowej, publicystycznej środowiska ziemiańskiego, ziemianie jednak utracili tą dominującą czy silną pozycję w życiu politycznym czy w życiu społeczno-politycznym. Dostrzegali tutaj te zmiany, dostrzegali jakby utratę swojej pozycji w skali jakby kraju, w skali jakby takiego globalnego życia politycznego. Pozostawało więc albo pogrążenie się w apatii, albo przyjęcie jakby takiej postawy bycia liderem, jednak w środowisku lokalnym, liderowania w tych małych, lokalnych społecznościach, gdzie nadal mogli jakby tutaj cieszyli się może autorytetem, mogli być pewnym wzorem, oczywiście przyjmując tą postawę współpracy. I właśnie pora by przejść do analizy takich inicjatyw o charakterze już lokalnym. Ogromną rolę tutaj odgrywają kobiety. To nie jest nowość. Już wcześniej, w okresie wcześniejszym, ziemianki były inicjatorkami pewnych działań aktywizujących wieś, czy tutaj kobiety wiejskie. No, ten dualizm jest dostrzegany w aktywności środowiska ziemiańskiego. Jednak tutaj mężczyźni dominują może w tych inicjatywach politycznych, wojskowych, militarnych, prasowych, też publicystyce. Kobiety angażują się w pewne działania o charakterze społecznym, charytatywnym, szkolnym, może i dobroczynnym. Aktywność ziemian obejmuje udział w organizacjach społecznych, dobroczynnych szczebla wojewódzkiego,
jak również w lokalnych komitetach tutaj ratunkowych, komitetach podejmujących jak pomoc dla powodzian, pogorzelców, ofiar I wojny światowej, uchodźców wojennych z czasów wojny polsko-bolszewickiej, czy komitetów pomocy dla bezrobotnych w okresie międzywojennym. Były to inicjatywy raczej kierunkowane na środowisko miejskie. Tutaj jakby siedzibami tych komitetów raczej są miasta, ale też i w środowisku wiejskim, na wsiach też tego typu jakby przybudówki będą funkcjonować. Dalszą płaszczyzną to działalność w kółkach rolniczych, towarzystwach rolniczych, współtworzenie, współkierowanie czy współudział, praca w tychże instytucjach. Kościół nadal odgrywa, czy będzie odgrywał coraz większą rolę tej aktywności ziemiańsko-chłopskiej. Była to instytucja, kościół i sama jakby świątynia jako budynek nadal cieszyły się tutaj przychylnością, wsparciem ze strony obu sąsiadów. Ziemianie jako kolatorzy wspierają budowę, remonty, odbudowę kościołów po tych zniszczeniach pierwszowojennych. Szkolnictwo nadal jest tym polem aktywności, gdzie ziemiaństwo może realizować ten swój program pójścia w lud przez zakładanie szkół, udział w komitetach budowy szkół, udział w radach szkolnych szczebla gminnego, powiatowego, przekazywania wsparcia finansowego, materialnego, gruntów pod budowę szkół. Samorząd terytorialny, uroczystości narodowe, rocznicowe, patriotyczne, od mickiewiczowskich po kościuszkowskie, czy też tutaj realizowane w okresie międzywojennym, jak 10. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, 10. rocznica zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, święta morza. To były te inicjatywy, rocznice, świętowanie 3 maja, gdzie no tutaj można było wspólnie pewne działania prowadzić w ramach, wszystkie te działania w ramach tejże lokalnej społeczności. I przechodzimy do przykładowych analiz. Na początek działalność kółek gospodyń wiejskich w powiecie kaliskim. Pierwsze kółka gospodyń wiejskich w Kaliszu, tutaj w rejonie Kalisza, powstają jeszcze w epoce rozbiorów w Liskowie w 1902 roku. W okresie międzywojennym w rejonie Kalisza w kilku miejscowościach tego typu koła gospodyń powstają. To są lata 20. A więc tutaj inicjatorami jest środowisko Stowarzyszenia Zjednoczonych Ziemianek. To była pewna organizacja kobiet ziemianek jeszcze działająca w okresie przedrozbiorowym. Początki tej organizacji to roku 1907. To Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek łączy tutaj pracę kobiet ziemianek na rzecz środowiska ziemiańskiego, a więc tutaj członkini wywodzące się z środowiska ziemiańskiego organizują jakieś kursy, szkolenia, inicjatywy dla ziemianek i też wychodzą jakby ze swoją pracą do środowiska wiejskiego. I tutaj wśród jakby organizatorek tych kół gospodyń wiejskich znajdziemy ziemianki, ale też i przedstawicielki jakby społeczności wiejskiej. Czym się zajmują te nasze przykładowe koła gospodyń wiejskich? A więc organizują różnego rodzaju kursy. Od kursy hodowli, bartnictwa, ogrodnictwa, robienia przetworów, po kursy jakby w charakterze jakby hodowli, zdrowia. Organizowane są wycieczki i pokazy.
wycieczki na przykład do Liskowa, który ta wieś była taką wsią wzorcową, uznawaną za godną do naśladowania. Organizowano na wsi pogadanki na tematy ekonomiczne, społeczne, obyczajowe, dotyczące jakby też ich spraw takiej schludności gospodarstwa domowego. Zabawy taneczne, przedstawienia teatralne, konkursy na najczystsze, najsłudniejsze gospodarstwo, dom. Tematyka jest szeroka, można powiedzieć, od takiego poważnego problemu jakby emancypacji kobiet i kobiet wiejskich, po sprawy tutaj hodowli drobiu, czy takiego sprawy gospodarcze. Na temat tych kół gospodyń wiejskich w archiwach znajdziemy nieliczne, ale są wzmianki dla okresu międzywojennego. Wiele więcej znajdziemy dla okresu powojennego, ale to jest inna epoka. Ale tutaj przynajmniej dla tego obszaru kaliskiego materiały są. Są i zdjęcia. Tak wyglądał kurs przygotowania przetworów owocowych w jednej ze wsi, a tak wyglądał jakby tutaj rady w czasopiśmie wydawanym przez to środowisko ziemiańskie dla gospodyń wiejskich. A więc tutaj te przetwory w praktyce i w teorii. Tutaj też musimy zapamiętać, ten program ziemiański, ta aktywność idzie w dwóch podstawowych kierunkach. Cały czas musimy mieć to na uwadze. Pierwszy to jest ta teoria, a drugi to jest ta praktyka. Dobrze. Do innych pozostałych form lokalnej aktywności możemy zaliczyć działalność w organizacjach katolickich. To są inicjatywy, które z upływem czasu nabierają coraz większego znaczenia. Akcja Katolicka będzie tą instytucją, która będzie się cieszyć szczególnym jakby prestiżem w środowisku ziemiańskim. Będą tworzone domy ludowe, uniwersytety ludowe, ale z przymiotnikiem katolickie, bo były również takie ludowe, może chłopskie domy ludowe, czy jakimś programie bardziej takim radykalnym politycznie, tak? Co było nie do troszkę zaakceptowania dla środowiska ziemiańskiego, które starało się zwalczać działalność takich instytucji jak Związek Młodzieży Wiejskiej, WICI, czy Związek Nauczycielstwa Polskiego, prawda? A z drugiej strony promować właśnie akcję katolicką, czy katolickie uniwersytety ludowe. Organizowane są kolonie letnie i zarówno dla dzieci wiejskich, jak i też dla dzieci miejskich w środowisku właśnie ziemiańskim. Chóry, koła młodzieży, teatrzyki amatorskie również. To jest ten wspomniany wcześniej program, jakby był to program na czas spokoju. Na czas jakby budowy tutaj takich podwalin niepodległego państwa. Ale okres 18-21 to czas walk o granice, kształtowania się tych granic, walk w ogóle o podtrzymanie, utrzymanie tejże suwerenności. To jest czas, kiedy i chłopi, i ziemianie muszą zdać ten egzamin z patriotyzmu. I jedna i druga strona, czy liderzy obu środowisk muszą jakby podjąć działania na rzecz jakby włączenia i chłopskiego, i ziemiańskiego środowiska na rzecz tutaj obrony niepodległości. Problemem, z którym borykało się państwo polskie, armia, tutaj liderzy ruchu ludowego, tutaj czy społeczeństwo, to był problem chłopskiej dezercji czy niechęci do służby wojskowej właśnie ze strony ludności wiejskiej. Ten problem należało w tym kluczowym 20 roku rozwiązać, prawda? I agitacja w kierunku na wsi szła w kierunku jakby tutaj
zwalczania tego defetyzmu, zwalczania jakby niechęci do służby wojskowej. No, to była kluczowa kwestia dla niepodległego państwa, ponieważ no, pobór wojskowy mógł się, ten powszechny, mógł się oprzeć, prawda, tylko na tych masach, rzeszach chłopskich, czy też ludności miejskiej, prawda. Opór przed służbą wojskową mógł być, stanowić takie zagrożenie dla potencjału militarnego. Ziemiaństwo tutaj nie miało obaw przed służbą wojskową, do tej służby wojskowej szło ochotniczo, ale ziemianie to był promil ludności chłopskiej, ludności tutaj w Polsce. W żaden sposób ta aktywność ziemia nie rozwiązywałaby tutaj problemu tutaj odporu nawały bolszewickiej. W tym zakresie ziemianie musieli tylko w pewien sposób wspierać, stymulować działania, które mogłyby zachęcać ludność wiejską do pójścia do wojska. Nic tak nie oddziaływało na wieś, na chłopa, jak to, że otrzyma się tą ziemię. Stąd wiele inicjatyw ze strony ziemian, w ramach których obiecywano ochotnikom, którzy wrócą cali, zdrowi, a nawet jak wrócą jako inwalidzi, otrzymają tą ziemię. Tutaj podam przykładowe takie inicjatywy w tymże zakresie, a więc Jana Geco-Kocimskiego, fundacja, którą założył w 1919 roku, Fundacja dla Inwalidów Wojennych, przekazał część gruntów w powiecie brzeskim i tarnobrzeskim właśnie dla inwalidów, którzy wrócą z frontu, prawda, i obiecał środki na budowę tutaj tego domu dla inwalidów. Ten materiał dotyczący wspomnianej fundacji jest dostępny w Archiwum Narodowym w Krakowie. Tutaj mamy skan. Niestety nie pokażę państwu więc tych materiałów, ponieważ ja starałem się wypożyczyć te materiały, ale one są na razie w paginacji, mija już kolejny miesiąc i nie uda mi się tutaj pokazać tego aktu fundacji, prawda, wykazów osób, które otrzymały ziemię, prawda, wykazy darowanych gruntów. Ale mamy więc tutaj jeden przykład takiej inicjatywy, tutaj lokalnej, wokół której można jakby zbudować pewien jakby ziemiański, jakąś ziemiańską wizję, program prawda, działania. Podobną fundację założono w ordynacji łańcuckiej Potockich i wielu ziemian tutaj w tym krytycznym 20 roku jakby składało ofiary w postaci gruntu na rzecz ochotników do wojska, czy też inwalidów wojennych. Wspomniany Jan Geco-Kocimski w 20 roku, rok później niż ta fundacja, więc w tym krytycznym okresie lipca 20 roku, prawda, tutaj wystosował taką odezwę do swoich pracowników, prawda, do pracowników i browaru i majątków ziemskich, gdzie jakby zapewniał o finansowym wsparciu, pomocy dla tutaj pracowników, dla ich rodzin, dla wszystkich, którzy tutaj wstąpią do armii. Prawda? Tutaj gwarantował tą pomoc finansową. To jakby jest kontynuacja tychże działań. I to jest jakby kontynuując tutaj ten wątek Jana Geco-Kocimskiego, to nie jest oczywiście coś jakby wyjątkowego. Możemy zastanowić się, no tak, w krytycznym okresie wojny ziemiaństwo czuje się zagrożone, obawia się, że przegrana wojna to tak naprawdę jest kres ich warstwy, a więc tutaj strach jakby kieruje, prawda, tymi poczynianiami, tymi obietnicami. No to był jednak, te działania by wynikały już z wcześniejszych inicjatyw, z pewnej też i zaangażowania w sprawy społecznej. Jan Geco-Kocimski był osobą, która
angażuje się i współfinansowanie pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie, czy budowę szkoły w Okocimiu, która nosi jego imię do dnia dzisiejszego, no, z wyjątkiem okresu powojennego, kiedy tutaj szkoła miała innego patrona. Budynek, szkoła nie jest ufundowana w okresie międzywojennym, ale bodajże w latach 80., ale jakby tutaj wpisuje się ten nasz nurt, prawda, ziemiańskiej aktywności. I tutaj to przekazywanie ziemi w dobie walk o granice jest czymś tutaj normalnym, standardowym w poczynaniach ziemian od Galicji aż po Morze. Wiele, wiele inicjatyw właśnie obiecywania gruntów. Kolejną formą takiego aktywizowania wsi to jest tworzenie oddziałów zbrojnych, ochotniczych, gdzie środowisko ziemiańskie jakby finansuje sformowanie oddziału ochotniczego, przekazuje środki finansowe na wyposażenie, na mundury, przekazuje konie. Te oddziały liczą po kilkudziesięciu, może 100 osób. I przykładowy oddział z Dzikowa, czy tutaj Dieduszyckich z Zarzecza, prawda? I też Dieduszycki obiecuje tym, którzy wrócą, trzy morgi ziemi. I ochotnicy dzikowscy wyruszają w sierpniu na front. Sformowano dwa oddziały piechurów, którzy poszli do Rzeszowa, i kawalerzystów, którzy pojechali do Krakowa, zasilając 8 pułk ułanów. I tutaj w krakowskim czasie znajdziemy kilka artykułów właśnie na temat ochotników dzikowskich. I tutaj pragnę zwrócić uwagę na ostatnie zdanie, jakby pokazujące gdzieś te ziemiańskie tradycje, pokazujące, że ta historia gdzieś znowu zatacza koło. W czerwcu minęło 57 lat od czasu, gdy z dzikowskiego zamku wyjeżdżał młody 21-letni hrabia Juliusz Tarnowski. Tak, wyruszał gdzie? Do powstania styczniowego, prawda? Gdzie poległ. Po blisko 60 latach z inicjatywy Zdzisława Tarnowskiego znów wyrusza z Dzikowa oddział do walki za ojczyznę, prawda? Oddział ochotniczy. Nie do powstania, ale do armii ochotniczej broniącej Polski tutaj przed Rosją bolszewicką. Wprawdzie na czele tego oddziału nie stanie już Zdzisław Tarnowski, który stwierdził, tutaj jakby był zwolniony z tego obowiązku, ale dwóch swoich synów na front wysłał. No tutaj tłumaczono to w ten sposób, że no, starszym osobom trzeba pozostawić inne działania, prowadzenie polityki, tak to może tu było sformułowane. Na front muszą pójść młodsi, prawda? Ale tutaj synowie hrabiego Zdzisława Tarnowskiego na front wyruszyli. Tych indywidualnych przykładów możemy mnożyć więcej. Formą takiej aktywności na rzecz jakby państwa w dobie walk o granice i budowy tutaj fundamentów tutaj administracji państwa było płacenie podatków, subskrybowanie pożyczek państwowych, przekazywanie jakby pomocy finansowej, materiałowej na rzecz armii. Odbywało się to oczywiście w takiej atmosferze pewnej agitacji politycznej, co pięknie pokazują nam pamiętniki Mariana Dydyńskiego, który tutaj konfrontuje jakby tą agitację jakby tutaj działaczy ruchu ludowego, tak? Agitację na rzecz jakby wspierania państwa, krytykowania większej własności ziemskiej, prawda? Wiele, wiele tutaj szumnych głosów, zapowiedzi, a z drugiej strony mamy tutaj no, te czyny jakby idące tylko z dworów, prawda? Że on przekonuje, że tylko jakby ten podatek on Dydyński zapłacił, a chłopi z niechęcią, prawda,
chcieli się opodatkować na rzecz państwa, prawda? Ale tutaj ten indywidualny przykład mógł oddziaływać, prawda, na wieś, prawda, na chłopów. Pójście na front, płacenie podatków, dobrowolne ofiary mogły być przykładem. I na zakończenie naszych rozważań kilka takich już indywidualnych postaw, form aktywności. Jak już wspomnieliśmy, ustaliliśmy, że w skali kraju rola ziemiaństwa już stopniowo jest ograniczona. Nie mają silnego wpływu na politykę rządów, poszczególnych gabinetów państwa. No, pozostaje im tylko rola tych lokalnych liderów, czy też liderek. I taką przykładową lokalną liderką będzie Marta z Budnych Łosiowa, współwłaścicielka z mężem Stanisławem majątku Niemce koło Lublina. Mąż był zaangażowany w działalność dyplomatyczną, w poselstwo w Wielkiej Brytanii. I tutaj wymieniam szereg jakby inicjatyw lokalnych. Od Fundacji Rolniczej, która miała propagować nowoczesne rolnictwo tutaj na terenie majątków i sąsiednich wsi, po działalność w Sodalicji, w Czerwonym Krzyżu, Sodalicji Mariańskiej, udział w szkolnictwie, w radach szkolnych, czy no, pod ogromne zasługi na rzecz stworzenia, powołania szkoły podstawowej we wspomnianych Niemcach. I tutaj ta szkoła funkcjonuje do dnia dzisiejszego i oczywiście jest Marta z Budnych Łosiowa patronką tejże placówki. Powstaje dom ludowy, posterunek policji, straż pożarna, kółko rolnicze, kasa oszczędnościowa, są organizowane rocznice narodowe, no i też tutaj praca nasz jakby na rzecz tej dobrej reformy agrarnej, drogi, melioracje, czy też spółki wodne. I jeszcze jeden przykład, Ewa ze Świdzińskich-Kiełczewska, majątek sól koło Biłgoraja. Józef Kiełczewski był administratorem tego majątku, pracownikiem ordynacji zamojskiej w latach 20., kiedy tutaj ordynacja sprzedawała ten majątek sól, kupił go, unowocześnił, prowadził browar, przeprowadził tutaj meliorację, nawożenia, wprowadził nowoczesną hodowlę. To budziło fascynację, zainteresowanie również i miejscowych chłopów, a ten browar to był konkurencją dla również ordynackiego browaru w Zwierzyńcu. Ostatecznie został zamknięty, ale tutaj zmienił swoją jakby budynek, funkcję, nie ważono piwa, ale tam znalazło się miejsce na amatorski teatr. Tam odbywały się przedstawienia, próby, właśnie prowadzony teatr przez Ewę Kiełczewską, która była taką animatorką tego życia kulturalnego w Soli. Angażowała się w ten teatr, przygotowywała kostiumy, przygotowywała jakby przedstawienia. Grano na początku sztuki o charakterze jasełkowym. Później ten repertuar był coraz bardziej ambitniejszy, włącznie do Fredrowskiej Zemsty czy fragmentów Wesela Wyspiańskiego. Aktorami byli zarówno jakby członkowie rodziny Kiełczewskich, pracownicy w folwarku, jak i też okoliczne, jak i też i mieszkańcy wsi. Wprowadzono okrągę dla dzieci folwarcznych, pomoc medyczną, założono bibliotekę, czytelnik, koło gospodyń, prawda, kursy rolnicze.
ten materiał, czy te informacje możemy skonfrontować również z zebranymi takimi nagraniami, czy zapiskami właśnie dotyczącymi tejże rodziny w ramach tego projektu Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, tutaj dostępnego również online. Podsumowując, możemy kilka takich wniosków końcowych zaprezentować. Generalnie okres międzywojenny z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej, politycznej, społecznej sprawił, iż ta aktywność społeczna ziemiaństwa była jednak znacznie mniejsza aniżeli przed 1914 rokiem. Działa tylko aktywnie. Społecznie angażuje się część tego środowiska ziemiańskiego. To nie jest nic nowego. Podobne tendencje można dostrzec przed 1914 roku. Ta działalność może być stała, permanentna, ciągła, tak? Lub też okazjonalna. Oczywiście pewne formy jakby okazjonalne wynikają z okoliczności zewnętrznych. Od klęsk żywiołowych na przykład po zagrożenie tutaj utraty niepodległości. Ten rok 20 jest tutaj dla nas taki wyjątkowy. Dostrzec można ogromną rolę zaangażowanie kobiet ziemianek właśnie na rzecz tutaj lokalnej społeczności. Obok działalności w terenie praktycznej dostrzec można tutaj ogromną pracę, działalność w charakterze publicystycznym, teoretycznym. Teoria przeważa jednak nad praktyką. Sporo się pisze, że należy pracować, współpracować, co należy robić, jakie formy tej aktywności wprowadzać. Tak? Ta publicystyka, prasa kreuje pewien program. O wiele trudniej jest go jednak wprowadzać w życie. Pamiętajmy jednak, że oprócz tutaj tych działań na szczeblu lokalnym, środowisko ziemiańskie angażuje się w inicjatywy w skali powiatu, województwa czy kraju, w działalność towarzystw dobroczynnych, samorządu powiatowego, izb rolniczych. Wyróżniają się w tej działalności jednak rodziny, które już od pokoleń angażują się w tą pracę społeczną. Najważniejszymi czy głównymi formami tej aktywności, formami są ochronki, odczyty, kursy, wydawanie prasy czy zakładanie szkół. Problematyka obejmuje sprawy rolnictwa, gospodarstwa domowego, gospodarstwa kobiecego, zdrowotności, szkolnictwa, czy też propagowania pewnych wzorców obyczajowych. A więc to jest zwalczanie wszelkiego bolszewizmu, pod którym jakby kryły się wszelkie jakby centrolewicowe poglądy, czy propagowanie tutaj życia wiejskiego bez alkoholu. A więc zabaw bez alkoholu, a w miejsce jakby tych rozrywek, na przykład przedstawienia teatralne. No pozostaje jeszcze na koniec postawić nam pytanie takie badawcze, pytanie niemalże już retoryczne, tak, nie mające jasnej odpowiedzi. Jak kształtowały się te ziemiańskie relacje w okresie międzywojennym? W szczególności w tych krytycznych latach 1918-21. No, pytanie bez odpowiedzi tutaj, ale możemy te dwie odpowiedzi w pewien sposób postawić. Pierwsza to konflikt, że relacje wywoływały konflikt, albo te relacje były napięte, albo jakby nie było tutaj wzajemnych jakby relacji, że te dwie społeczności żyły obok siebie, nie ze sobą. A więc pierwsza odpowiedź. Trudno mówić o współpracy, raczej o konflikcie. Druga odpowiedź to współpraca, współdziałanie. Pojawiają się inicjatywy, pojawiają się formy jakby
wspólnego życia, życia nie obok siebie, ale życia ze sobą, dworu, wsi, no może innych składników tej wiejskiej społeczności, plebanii czy też szkoły. Ziemianie wskazują, że są trzy jakby takie najważniejsze czynniki, jakby mogące oddziaływać na chłopa. Dwór, plebania i szkoła. Że tymi liderami lokalnej społeczności może być, czy powinien być ziemianin, ksiądz i wiejski nauczyciel, a więc współpraca. Nasze dzisiejsze spotkanie jakby wskazuje, że no, chcemy mówić o współpracy i ta współpraca będzie tutaj przeważać nad konfliktem. I tym pozytywnym akcentem kończę wystąpienie. Dziękuję Państwu za uwagę i oddaję głos organizatorom. Zacznijmy od pytań, ponieważ pojawiło się pytanie, czy spotkał się Pan Profesor z archiwami podwórskimi z okolic Siedlec, Włodawy i Różanki? No niestety nie spotkałem się. Domyślam się, że mogą się znajdować w archiwach na pewno pewnie w Lublinie. To jest dość bogate w archiwalia podwórskie, archiwum lubelskie. Czy z publikacji gdzieś tutaj pamiętam dotyczące między innymi Międzyrzeca Podlaskiego. Także należy szukać tutaj w przewodnikach, w zasobach archiwów. Najlepiej właśnie wykorzystać stronę Szukaj w archiwach, wybrać archiwum, prawda? Tutaj czy oddział tego archiwum i tam tych materiałów podwórskich szukać. Zadam to pytanie, czy Pan Profesor zna jeszcze jakieś muzea ziemiańskie? Jest jeszcze jedno z muzeum tutaj ziemiańskie, ale nazwy nie pamiętam w tej chwili. To jest rejon Podlasia, ma swojej nazwie Muzeum jest Ziemiaństwa. Tak, tak. Niewykluczone, że pytanie, które jest skierowane, jest właśnie kierowane przez Pana, który jest pracownikiem Muzeum Ziemiaństwa w Siedlcach. To jest oddział... Tak. Natomiast ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że w Muzeum Ziemi Miechowskiej w Miechowie otwarto w listopadzie 2021 roku ekspozycję wystawę skierowaną właśnie do miłośników kultury ziemiańskiej, gdyż opowiada ona dzieje, historię rodzin ziemiańskich z szeroko rozumianej ziemi miechowskiej od południowych krańców powiatu pińczowskiego aż po ziemię olkuską. Czy są jeszcze? O właśnie, jeszcze tutaj jest informacja, że należy pamiętać o Drozdowie koło Łomży, to właśnie Muzeum Ziemiańskie z ogromnym zasobem materiałów, jak Państwo piszecie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do kolejnych naszych spotkań. Proszę śledzić strony internetowe i media społecznościowe organizatorów. Tam aktualizujemy informacje o kolejnych naszych planach i działaniach. Jeszcze może być Muzeum w Dołędze, oddział Muzeum w Tarnowie. Tak, jest dworek w Dołędze. Też można wykorzystać. To jest pewnie w wielu takich regionach Polski są oddziały czy pewne wystawy tak, o tematyce pałacowo-ziemiańskiej. Także kolejne, które jest wymienione przez naszych słuchaczy, to jest Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie. W Waplewie, tak jest. Mhm. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za udział i za wspólną inaugurację projektów warsztatów dla nauczycieli, miłośników historii ziemiaństwa w Polsce. Zapraszamy na nasze kolejne spotkania. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.